Witam serdecznie, Krzysztof Gasparski, czerwiec na pewno i to pod koniec, 23 już mi się przypomniało, Dzień Ojca, więc wszystkim tatusią, kiedyś było mamusią, dzisiaj tatusią, wszystkiego oczywiście najlepszego. Skupić dzisiejszego dnia chciałem się na nawożenie wapnem i na skuteczności tego nawożenia i można powiedzieć jeszcze takich powiązaniach, które temu towarzyszą. Jak sięgniemy pamięcią do kilku lat wstecz, może do kilkunastu, była dosyć duża batalia o to, żeby nie łączyć nawożenia wapniowego z kaptanem i z innymi produktami z uwagi na to, że skuteczność tego kaptanu wtedy maleje. Każdy z nas jednak sady pryskał. Miałem wiele pytań nieraz tak naprawdę, czy zakwaszać wodę, czy nie zakwaszać. No w tej chwili zaczyna to się układać w taką przyzwoitą całość. Dlaczego były te mowy o tym właśnie, żeby tego nawożenia wapnem z kaptanem nie łączyć? No chyba właśnie z tego, że coraz więcej tabel pokazuje się w doniesieniach odnośnie skuteczności, albo inaczej, dotyczących trwałości środka ochrony roślin w zależności od tego, w jakim pH roztworu on się znajduje. I tak na przykład w przypadku kaptanu trwałość jego bardzo mocno spada w zależności od tego, jak twardą wodę mamy. Czyli przy takiej twardej wodzie pH 8 ten czas połowicznego rozkładu gwałtownie nam spada. Można powiedzieć, że zanim skończymy zabieg, zanim rozrobimy środek i skończymy zabieg, to tego kaptanu w beczce niemalże jest połowa, czyli połowiczny rozkład spada nam do kilku minut, co nie znaczy, że tam w ogóle kaptanu nam nie pozostaje. pH 7 jest to kilka godzin, pH tam poniżej 5 to już jest bardzo długi okres czasu, więc jest to bezpieczne. Ale do czego chciałbym zachęcić? Do tego właśnie, żeby nie rezygnować z nawożenia wapnem w połączeniu z kaptanem, bo mi się wydaje, że jest to jedno z najlepszych rozwiązań. Kaptan się z wszystkim bardzo dobrze mieszał, ale jeżeli chcemy mieć pewność, że działa, zwłaszcza, że mamy obniżone dawki do 1,9 kg, to zacznijmy zakwaszać albo badać i sprawdzać naszą wodę. My zaczęliśmy takie obserwacje robić. Coraz więcej produktów wykorzystujemy do tego, żeby ten produkt, żeby wodę zakwasić, żeby kaptan miał dobrą, wysoką skuteczność, żeby przy dawkach 1,9 kg zrobić dobrą robotę i żeby móc wykorzystywać to także w połączeniu z wapnem. Przygotowaliśmy dla Państwa też taką fajną, ciekawą propozycję. Ściągnęliśmy nowy produkt oparty na kaptanie. Będzie on u nas pod nazwą Raptan. Raptan Pro 80 WG. No jest to formulacja ta WDG Państwu już dobrze znana. I czemu zrobiliśmy to? Z uwagi na to, że w produktów kaptanowych w Polsce jest dużo, a co niektórzy z Państwa sięgają po środki z zagranicy, sięgają, jeżdżą do Włoch, Niemiec, Belgii, twierdząc, że tamte produkty są lepsze, podstawnie, bezpodstawnie, do Państwa należy decyzja. Uzbroiliśmy się, można powiedzieć, w kolejną broń do walki z parchem. Ściągnęliśmy zamiast Państwa oryginalny produkt z Włoch. Mało tego, żeby dobrze działał, żeby Państwo byli zadowoleni. Zrobiliśmy pakiet, zastosowaliśmy tutaj do tego pakietu ProAcid, czyli zakwaszacz, który pozwoli na zbicie pH roztworu. ProAcid dajemy pierwszy, Raptan, który jest w zestawie, powiedzmy, jako drugi i wapno możemy dołożyć w tym momencie bardzo spokojnie jako trzecie i tego typu mieszaniny powinny Państwu dać dużą satysfakcję ze stosowania i mało tego, dużo dobrą ochronę. Także namawiam do badania pH. pH będzie można zbadać także u nas w firmie. Chłopaki, mamy 3 pH-metry do przewożenia. Oprócz tego każdy z przedstawicieli dysponuje paskami do badania pH wody. Każdy z Państwa może z naszą pomocą sobie tą twardość i pH sprawdzić, do tego zachęcam i myślę, że to Państwa przekona do tego, aby zapoznać się z naszą nową ofertą właśnie i stosowanie tych paków, kupowanie Raptanu z ProAcidem
No i oczywiście znowożem wapniowy, który jest nieodzowny na ten moment. Pamiętajmy, cały czas pompujmy te drzewa wapnem po to, żeby owoce były jędrne i dobrze się nam przechowywały. I na dzisiaj chyba tyle. Przypomnę, że na ten tydzień najprawdopodobniej wyjdzie nam pod koniec tego tygodnia walka ze zwójkówkami. Należy sad obserwować. Temperatury trochę nam spadły, więc te wylęgi mogą nastąpić troszeczkę w opóźnionym czasie. Ale obserwujmy końcem tygodnia, czy pokazują się nam pierwsze maleńkie zwójki i to byłby ten czas, kiedy ten produkt na zwójkówki należałoby zastosować. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz wszystkiego dobrego wszystkim tatusiom.